Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii, gdzie prowadzimy Juventus VA FC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynać od meczu z Lazio, a więc kolejny mecz duży ligowy przed nami. W poprzednim odcinku mieliśmy mecz z Milanem. No i tam, no krótko mówiąc, zniszczyliśmy tam naprawdę Milan. Nie ma tutaj mówić inaczej, no bo takie były fakty. 4-0 z nimi bez problemu sobie poradziliśmy. Potem wygrała 4-3 z Specją. Tam przegrywaliśmy 3-1, jak symulowałem mecz, ale dałem, no po prostu jakby można powiedzieć, musiałem wziąć sprawę w swoje ręce. Wszedłem do tego meczu i Vlahovic strzeliłem hat-tricka i udało się wygrać, a potem niestety porażkę 3-1 z Leverkusen, więc przegraliśmy mecz u siebie i na wyjeździe. Leverkusen, nie wiem czemu, ale jakoś mam na sposób, po prostu jest jeden zespół, który nas w ogóle pokonał i zrobili to już nie raz, a dwa razy w tym sezonie. Przynajmniej w lidze jesteśmy dalej nie pokonali. Mecz właśnie z Lazio, ja nie wiem jak do tego meczu z Lazio podejść, bo z jednej strony to jest Lazio, z drugiej strony Lazio jak na razie, a nie wiem, w sumie miałem siódme miejsce, po prostu jest taka ogromna już przepaść, a dobra, bo właśnie no mają punktów znacznie mniej niż ja, niż tutaj Juventus, dlatego spodziewałem się, że są dużo niżej, a po prostu jest taka duża przepaść, taka robi się przepaść taka malutka pomiędzy Interem a Atalantą na przykład tam, więc no nie wiem sam w sumie, co zrobić. Jakie mamy inne mecze, tak żeby wiedzieć? Jak też tak w ogóle wygląda sytuacja w Lidze Mistrzów po tych dwóch porażkach, też chciałbym wiedzieć, jak wygląda moja sytuacja w Lidze Mistrzów, to jest na pewno ważne dla mnie, będzie na drugim miejscu pewnie, tak? Ten mecz z Porto muszę zagrać, dlatego na pewno to będę grał. Z Palermo nie będę grał, z Interem, mamy tutaj mecz z Interem, ale czy z Interem chcę dzisiaj grać? Nie wiem, sam nie wiem właśnie co zrobić tutaj, z tym meczem Lazio, nie mam pojęcia co zrobić z tym meczem. Myślę, że jednak go nie będę grał, tego meczu. Potem mamy dużą przerwę, dlatego tutaj wyjdzie podstawowa jednostka na pewno, no chyba, że ktoś jest zmęczony. Martinelli jest troszeczkę zmęczony, ale nie na tyle, żebym go tutaj zmieniał, więc wyjdziemy tą podstawową jednostką i tam symuluj mecz, tak jak już mówiłem. Lazio jest może na siódmym miejscu, ale tam widać, że po prostu jest przepaść ogromna, więc no jakoś nie brałbym ich pod uwagę jak naprawdę ciężkich bardzo rywali w tym sezonie, jak na razie, bo w poprzednim sezonie byli dużo cięższymi rywalami. Tutaj nie wygląda na właśnie aż taki ciężki rywali na obecną chwilę, tak patrząc na sytuację ligową. To może idzie od razu bramka, jednak nie będzie. Locatelli próbował, ale nie ma tej gola. Piłka prosto w ręce Wojtka, który się z obrońcą chyba to Lazio tak podawał, prosto w jego ręce. Dobra, podałem to od Di Marco, Gabriel Martinelli. Martinelli strzał, gola nie ma. Adrian Rabiot prawi, Francuz strzelił, gola jednak nie ma. Ale dobry start na razie, bo to my mamy tę sytuację. Wiadomo, że Lazio za chwilę będzie, pewnie właśnie za chwilę dosłownie będą mieli dobrą okazję. Tak, mieli tutaj dobrą okazję, świetny tutaj Bremer wybronił, świetnie się właśnie zachował. Bardzo łatwa strata, bardzo łatwa i bardzo niepotrzebna strata teraz. I Lazio nie ma gole, nie wiem jakim cudem to naprawdę, nie wiem jakim cudem, ale nie mają bramki. Świetna interwencja Wojtka Szczęsnego nas tutaj uratowała. Ale Lazio ma piłkę jednak i tak. Dalej się nie poddałem, tutaj dalej szukałem swojej szansy. Nie będzie gola, będzie blok przez Araujo i będzie ponowny rożny dla naszych rywali. Teraz troszkę sytuacja jest lepsza. Przez pierwszą część meczu my byliśmy lepsi, teraz przez drugą część oni są lepsi, więc ta pierwsza połowa jak na razie miała tak jakby, można powiedzieć, na dwa rozdziały można podzielić. To pierwsza część pierwszej połowy dla nas, druga część pierwszej połowy dla nich. Oby tylko się to skończyło 0-0 po pierwszej połowie, a nie 1-0 tutaj właśnie Lazio. Dobra, nie będzie tej bramki w pierwszej połowie. Tak już mówiłem, naprawdę mecz w takim właśnie sposób się dzisiaj, nie dzisiaj w sumie, a przynajmniej w tej pierwszej połowie się potoczył, bo jeszcze nie zakończyliśmy tego meczu, ale w pierwszej połowie mecz się potoczył tak, że to było właśnie podzielone na dwie strony. Mam nadzieję, że tutaj w drugiej połowie damy radę strzelić bramkę. Dobrze było strzelić tą właśnie bramkę, żeby wyjść na poradzenie, a nie tam potencjalnie gonić wynik. Bo jednak cały czas jesteśmy dalej niepokonani, więc nie ukrywam, że bardzo chciałbym to jakby, można powiedzieć, utrzymać jak najdłużej. Spalony, a jakby Lazio, no w każdej chwili Lazio może strzelić na 1-0 i może być, no może być bardzo źle. Vlahovic, duszem Vlahovic, jeszcze szansa, Rovella, Chiesa. Vlahovic, strzał gola nie ma. Zresztą tam nikt nie sfaulował naszych zawodników polu karnym, czy był karny. Może jeszcze teraz, no nie, nikt nie odda strzału. To właśnie już na przykład nie jest taka specja, że ja sobie tutaj wejdę właśnie do meczu i nagle Vlahovicem sobie strzela hat-tricka w kilka minut. To nie jest już taki mecz, to jest mecz, w którym naprawdę ja bym sam się musiał ostro napocić. Bijmy tą piłkę, jeszcze, ajajaj, Rabiot strasznie łatwo oddał tą piłkę, szczęsnie, świetna interwencja. Lazio atakuje, niestety boję się właśnie troszeczkę, że oni nam strzelą tutaj. Byłabym naprawdę bardzo tego uniknąć. Dobra, dobre przejęcie.
To może być dobra kontra, naprawdę. Martinelli, co ty robisz? Nie wiem naprawdę, o czym myślał, co on chciał zrobić. To było bardzo dziwne, bardzo naprawdę dziwne. I znowu ta piłka jest wybita, tylko tak, żeby po prostu nie było zagrożenia chwilę, bo znowu lat na piłkę. Nie, nie możemy, nie możemy. Nie wiem, jakby nigdy nie zrozumiem tej logiki. W takim momencie cofnąć się do tyłu. Nigdy tego nie zrozumiem, po prostu. Co masz do stracenia? Zaatakuj naprzód, zabiorą ci piłkę, to co? Już lepiej, żeby to zrobili, niż żebyście cofnął do tyłu. A oni się cofają do tyłu, nie wiem, czy komputer ma taką logikę. No szkoda, szkoda, że remis. Z drugiej strony, jak to jest Lazio, to nie jest byle kto. To też musimy o tym pamiętać. Pomimo, że mają słabszy start tego sezonu, niż można było się spodziewać, to i tak to nie jest byle jaki zespół. Palermo przed nami. No tutaj, nie wiem, z jednej strony widziałem, co się dzieje często, jak wystawiałem rezerwowy skład, a z drugiej strony chciałbym wystawić rezerwowy skład troszeczkę. Powiem tak, może taki skład wystawimy. Ealing Junior, może będziesz na ławce. Tak to zrobimy. Środek pomocy myślę, że mogę zmienić. Czuję się pewnie z tym. Gatti za Bremera. Mam wrażenie, że Araujo więcej choć nie wiem w sumie, kto robi więcej odpoczął. Już mniejsza o to. Dobra, tak to będzie wyglądało. Nie chcę za dużo też przekombinać, bo widziałem właśnie, że często za dużo kombinowałem i się to kończyło tak, że właśnie musiałem ratować wynik. Mam nadzieję, że tutaj bezproblemowe zwycięstwo z Palermo, bo jednak na to liczę i to bardzo, bardzo na to liczę. Palermo dobrze zaczyna, bo są w polu karnym naszym, więc już mi ten wynik troszeczkę nie spodobał mi się i mnie przestraszył. Nie kryłem, że oni tutaj nam strzelą, ale strzeli. Jedyny pozytyw w sumie z lat, jaki możemy wyciągnąć, to to, że mamy czyste konto kolejne, bo mam naprawdę dużo tych czystych kont do dodania. Do właśnie tego sezonu to naprawdę dużo tych czystych kont. Mówiłem o tym, że Wojtek naprawdę będzie miał ogromną szansę, patrząc na to, jak się ten sezon zaczyna, żeby zdobyć złotą rękawicę i z każdym momentem to coraz bardziej właśnie widać, a to jest Szamon Zekena, który nie jest bramką. Różne. Dalej czekamy na pierwszą bramkę w tym odcinku. Mam nadzieję, że długo nie będę musiał czekać, bo w tym meczu jednak wydaje się, że powinniśmy, no, powinna być to kwestia czasu, kiedy strzelimy. Spalone, tak, bo to niestety widać. Jak na razie taki mecz, nie takiego meczu się spodziewałem, bym powiedział, pierwsze pół godziny myślałem, że już będziemy sobie prowadzić 1-0, że będzie tak fajnie, a tutaj jak na razie nie jest aż tak fajnie. Jak na razie to wygląda mi na równy ten mecz. Dobry teraz przejęcie, Moise Ken. Teraz mamy szansę potencjalną, może teraz, Di Marco, Martinelli, Di Marco, podanie jeszcze, no nie, nic z tego nie będzie niestety. No a znowu, Miretti chyba przybił, to tak, Miretti jest 20, ale znowu, Nic z tej akcji. Po pierwszej połowie będzie pewnie 0-0, zakładam. Chyba, że Palembro jeszcze tam strzeli, bo to jest możliwe. No nie strzelam tutaj. Koniec pierwszej połowy. Posiadanie mają oni większe. To jest na pewno też coś, co nie spodziewałem się, że będę widział. Zaczynam drugą połowę. No zobaczmy, co się wydarzy w tej drugiej połowie. Mam nadzieję, że nic złego. Faul? Ale kto kogo faulował? Aha, faulowaliśmy ich, dobra. A przejmiemy tutaj bardzo im łatwo piłkę. Miretti, może teraz, Weston McKennie, Moise Ken, przyblokowany strzał będzie rożny. Strzał go, ale nie ma i bramkarz łapie, za drugim razem, ale łapie tą piłkę. Czy naprawdę stracimy ponownie te punkty? No, naprawdę mam nadzieję, że to nie wydarzy się, bo jednak nie powinno się to wydarzyć. Data, mam nadzieję, że się to nie wydarzy. Myślę, że przy następnej okazji zrobię też zmiany już jakieś. Bo czuję, że potrzebne są te zmiany. Tylko fajnie, bo właśnie strzelić bramkę. Może teraz McKennie, no może teraz, bo jest to McKennie i prosto bramkarza, znowu prosto bramkarza. Myślę, że tak, Vlahović odpoczął sobie troszeczkę. Myślę, że on wejdzie za Martinelliego, żeby też Martinelli sobie mógł odpocząć. Myślę, że Ealing Junior wejdzie za Timothy Weah, no bo w sumie co mam do straty. Myślę, że Rabiot wejdzie tutaj za Locatelliego, bo on może nie jest zmęczony, ale po prostu chcę, żeby każdy z tych zawodników, każdy właśnie Rabiot i Robea troszkę będą wypoczęci, też Locatelli, żeby był wypoczęty. I Bremer też wejdzie za Araujo, a Koundé wejdzie za Di Marco. Tak to będzie wyglądało. Remis jakoś to tam
Powiem tak, ogólnie jakby remis nie jest tragicznym wynikiem, ale z Palermo no to nie jest najfajniejszy wynik na pewno. Zwłaszcza jak tracimy bramkę w 83 minucie. Ta gra jest po prostu no... Ta gra mogę się spodziewać po tej grze, że tak będzie. Inning Junior. Tutaj właśnie Bremer dość ofensywnie mi wychodzi, nawet bardzo ofensywnie. Strzał, no i poprzeczka. Czemu naprawdę poprzeczka? I gola oczywiście nie ma. Moise Kean. Boczna siatka, nawet nie w bramkę. No nie wiem, naprawdę nie wiem czemu. Ja przyjąłbym naprawdę przez poprzedni odcinku z Milanem. Czemu tutaj naprawdę? Teraz. No i to jest gol. Pięknie. Timothy Weah to jest chyba 17. Chyba. Albo Link Junior, nie pamiętam którą. Nie, Timothy Weah ma 22 chyba. Bo nie mają, obydwoje właśnie mają game face, jest tak z daleka. To jest chyba, tak, to jest Inning Junior. Aha, bo zapomniałem, że jestem na właśnie bardzo ofensywny, dlatego się tak właśnie zastanawiałem, o co chodzi, że nie mamy zawodniku tutaj tak naprawdę w obronie. No i to jest gol. Nie wierzę, naprawdę. I ta bramka Inga Juniora dosłownie znaczy nic, bo i tak pierwsza porażka w tym sezonie z Palermo. Z Palermo, które miało 6 punktów przed tym meczem. Mam dość naprawdę, mam dość już po dwóch meczach, mam dość nawet już przed połową odcinka, mam dość tej gry naprawdę. Bo to naprawdę się nie powinno wydarzyć, w ogóle się to nie powinno wydarzyć. Porażka jeszcze bym, tak jak mówiłem, przyjąłbym jeszcze porażkę z kimś innym, ale czemu to jest zespół, który pewnie spadnie? No zakładam, że już teraz, że oni pewnie spadną. Nie, no nie, naprawdę nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, czemu musiała ta drużyna tak zagrać. I to nawet nie był pełni rezerwowy skład. Ja nawet właśnie nie miałem pełni rezerwowego składa, to było takie okropne. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem. Szkoda, szkoda bardzo, bo jednak tak już mówiłem, jak już zremisowałem, to mówiłem, że no dobra, zremisowaliśmy, ale jeszcze dalej, bo wierzyłem naprawdę, szczerze wierzyłem, że my będziemy mieli ten sezon bez porażki i czar prysnął. Czar tutaj prysnął. A teraz ważny mecz w Lidze Mistrzów przed nami. Formowo jesteśmy w największym dole, jakim byliśmy jak na razie. W tym sensie dlatego w najgorszym momencie, może tak powiedzieć, przyszedł taki mecz dla nas. A nie możemy go ominąć. Pora na mecz z Porto. My możemy zacząć to spotkanie z naszymi rywalami, którzy tutaj przybyli z Portugalii. Martinez przy piłce. Pięknie Araujo. Nie wiem czemu też ogólnie właśnie mam wrażenie, jakby ostatnio kilka razy widzę, że jakby nie wiem, jakby te tak jakby ta płynność gry nie jest taka, jaka powinna być. A to jest dziwne, bo jakby na komputerze bym jakoś to jeszcze zrozumiał, ale naprawdę na konsoli, że jakby jest spadek takich klatek duży, naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie wiem, co się z tą konsolą dzieje. Nie wiem naprawdę, ale nie jest to fajne, jak naprawdę jak się nie gra płynnie, jak się nie gra właśnie płynnie, to naprawdę nie jest fajne uczucie. Rovella jeszcze podaj, Rabio. No jak on tego nie trafia? Jak on tego nie trafia? Celuje to na jakby do słupka, to on trafia w środek prosto bramkarza. No najgorzej jak mógł, to wycelował. Nie wierzę dalej, żeby tam nie strzelić naprawdę. Chyba 100% ta sytuacja, którą musi strzelić, ktokolwiek ją ma taką sytuację. Będzie out dla Porto. Musimy walczyć tutaj właśnie Bremer. Musi być dobrze ustawiony, piłkę prosto pod nogi Porto gracza. No i to jest słupek. Już byłem gotowy, żeby powiedzieć, że to jest gol. Locatelli. Znajdziemy tutaj Vlachowicza, mam nadzieję, go znaleźliśmy. Duszan. Zablokowany ten strzał. Czemu to musiał być ten zablokowany strzał? No nic. Rożny. Może z Rożnego.
Araujo dalej się przyda bramka, ale nie strzela. Rabio, boczna siatka. Traf przynajmniej tego bramkarza, prawda? Chiesa oczywiście spóźnione pół sekundy praktycznie jakieś. To szczęście złapał. Bałem się, że on to puści prosto pod nogami rywala Martinelli. Duszan Vlahović. Taka miała zamiana z Martinelli, ale obrońca sobie bez problemu poradził. Naprawdę mnie sama właśnie mnie też denerwuje, nie tylko ta jakby to, co dzisiaj się działo, ale mnie denerwuje samo to właśnie ta niepłynność tej gry, bo naprawdę denerwuje mnie to, bo źle się gra bardzo, jak jest niepłynna gra, ale to jest naprawdę bardzo dziwne, bo jakby jeszcze na komputerze bym jakiś cudem rozumiał, bo jakby znowu nie, myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że mam dobry komputer, ale nie z jakiejś tam najwyższej dosłownie półki. Myślę, że spokojnie by powinien grę utrzymać, ale jakby bardziej bym rozumiał, choć znaczy no FIFA bym szczerze nie rozumiał, jakby właśnie był spadek, nie, ogólnie nie rozumiem, prawda, jak może być nagle jakiś spadek klatek tutaj właśnie, nie rozumiem, prawda. Nie wiem czemu, a to mnie naprawdę denerwuje. Bo źle się naprawdę gra, jakby, jak jest niepłynnie, jakby się ścina ta gra. Miała to być tutaj, no dobra. Bardzo niebezpalonego. Rabio. Klikałem ten strzał, ale on nie dostrzał. I to był nawet strzał z pierwszej piłki, więc to powinno przejść, jakby. Szczęście musi to złapać i to robi. Di Marco, ta piłka będzie dla nas, auto, dobra. Ponownie, takie strasznie, strasznie proste te straty piłek. No i jakim cudem Bremer to... Dobrze, że spalony jest, ale... I tak, jakby nie był spalony, to Bremer i tak by to wybrał, to było kapitalne, prawda, ale... Myślałem tam właśnie, że jak strzelał ten zawodnik Porto, że Araujo to przyblokuje. Dobra, chwili stali gracze Porto. Najgorzej. Ale Kunde będzie o piłkę. Tak, Kunde będzie o piłkę. No nie zdążę mi tak już nic zrobić. Jeszcze tam spróbuję jakkolwiek właśnie pod koniec tej pierwszej połowy, bo to jest to, o czym mówiłem też często pod koniec meczu, no. Jak się nie uda, to nic, a warto spróbować przynajmniej. Naprawdę. Tak mówię, bardziej mnie od wszystkiego, od porażki, wkurza, no po prostu sama właśnie to nie płynę, naprawdę, wiesz, to denerwuje, nie wiem czemu, prawda. Czemu to się musiało wydarzyć, właśnie, bo to jest straszne, jakby strasznie się nie gra dobrze. Strzał z pierwszej piłki, no i gol, pięknie. Jest 1-0, 48 minuta, to jest najlepszy możliwy start, najlepsze możliwe wejście w tą drugą połowę. Pięknie, Vlahović strzela bardzo ważną bramkę, bo no Porto, właśnie bijem się tutaj o to, kto wyjdzie z drugiego miejsca. Coraz bardziej wygląda, aby to Leverkusen miał wyjść z pierwszego miejsca. Dobrze, że się wszystko udało zrobić jak najszybciej, że Vlahović, nie wiem, nie przeczekał to za późno. Tylko po prostu właśnie uderzył, tak jak chciałem, jak najszybciej się dało i wpadł to do bramki, więc mamy bramkę, mamy 1-0. Vlahović, pięknie, najpierw bramkę, teraz jeszcze tak piłkę tutaj zabieram, że tak powiedzieć, rywalom. Vlahović, Rabio, Martinelli, jak ten bramkarz to wybronił, nie wiem naprawdę, czemu on już dzisiaj musi drugą taką robić niesamowitą interwencję. Bo nie wiem, czy niesamowita, jakby tam ta pierwsza była, gdzie to Rabio, no może bardziej po prostu Rabio kopnął w niego, może po prostu. Choć też, no, nie można powiedzieć, że nic nie zrobił tam dobrego. Di Marco. Rywala do Kunde. Jak dobrze ta piłka nie była prosto pod nogi rywala, bo bałem się, tak może być. Chiesa. No, nie wiem, czemu on ucieka od bramki, od piłki, znaczy, a dobra. Rabio uderzy, jak on się długo pod to zabiera, naprawdę, on się godzinę proszę pod to zabierał, tą piłkę. Tak się zamachnął jakby na to, że to oczywiście tak wszystko musiało tak długo zajść, żeby tylko rywale zabrali piłkę. Nikt się tutaj nie ruszył.
Di Marco ładnie, jeszcze tutaj zdążyłem podać. Udało się, dobra. Martinelli. Strzał, Rovelli, no właśnie, strzał. Ja klikałem kółka, a on przyjmie mi piłkę. Zresztą jakby, no kompletnie tego nie rozumiem, jakby, no dosłownie mu każe strzelać od razu, a on, no przyjmuje piłkę, jakby, nie, dosłownie mnie w ogóle nie słucha. To będzie strzał i to nie będzie gol jednak na 2-0. Naprawdę, ja chcę po prostu jak najszybciej, żeby ten mecz się skończył. Nie mogę powiedzieć, że na 100% jakby rozwiąże ten problem, ale po prostu chcę, nie chcę grać w taki sposób, że tak się właśnie ścina i to jest po prostu naprawdę okropne. Strzał przyblokowany. Araujo, czemu nie? Może oddać strzał i to jest bramka. Co za gol Ronaldo Araujo. Może i problemy są duże w tym meczu, jeśli chodzi właśnie o rozgrywkę, ale co za gol Araujo. Wow, naprawdę. Nie spodziewałem się. Spodziewałem się właśnie, że może da radę jakiś dobry strzał oddać. Pomyślałem sobie, a czemu nie? Spróbujmy strzelić, ale nie spodziewałem się, że tak to pięknie strzeli. No, perfekcyjny praktycznie strzał Araujo i mamy chyba zwycięstwo. Chyba mogę to powiedzieć, że wygraliśmy w tym momencie. Chyba myślę, że właśnie jak mogę powiedzieć. Już takiego wyniku to chyba dwie bramki chyba im nie pozwolimy, ale teraz mówię chyba, bo nigdy nie mogę być z tą grą pewnym. Czasami oni potrafią, jeśli ta gra by chciała, to by dała Porto, aby tutaj strzelić praktycznie z 3 bramki w 10 minut nawet, spokojnie. Bo tak było z Leverkusen, gdzie dosłownie jakby było spokojnie, a tu nagle jakby, no jak z armaty praktycznie zaczęli wystrzeliwać te bramki co chwilkę. Każda okazja była praktycznie, każda sytuacja kończyła bramką. Jeszcze to utrzymali, naprawdę. Dosłownie pewnie ledwo co, tak? Nie wiem, jakby na przykład Japonia, Hiszpania, jak był mecz na Mistrzostwa Świata, gdzie tam praktycznie wydawało się, że ta piłka wyszła. Tak, nie wyszła, ale tam ostatecznie właśnie, no dosłownie ledwo co, ale nie wyszła. Duszan znalazł perfekcyjnie Kierze. Gwóźdź do trumny teraz, to będzie tą bramką Kierzy i tak nie jest, bo Costa chyba trzecią dzisiaj sytuację 100% wybronił. Dobrze, że przynajmniej wygraliśmy, bo byłbym naprawdę bardzo zły, gdybyśmy nie wykorzystywali tych sytuacji. Araujo dublet, niestety jednak nie. Może za Kenza Martinelliego może wejść, czemu nie? 71 minuta. Kieza biegnie. Vlahović przyjmuje, strzela i gola nie ma, bo Diogo Costa, niestety jest dzisiaj niesamowity. Pomimo utraty tych dwóch bramek, to i tak jest naprawdę dzisiaj no świetny, jest i tak najlepszym zawodnikiem, bym powiedział, Porto. Aj, ta piłka zarabia, to nie jest celna. Nie chcę, aby w pełni zwać, choćby, jakby te, mogę to w sumie powiedzieć, bo to nie jest wymówka, bo wygrałem, ale no naprawdę gra się okropnie mi, jak właśnie tak przeciwnia, więc naprawdę myślę, że też bym ja ogólnie dużo lepiej mógł zagrać, mógłbym tu Porto nawet strzelić więcej bramek, gdyby nie to ścinanie się, bo to jest naprawdę no bardzo problematyczne w niektórych sytuacjach, wyczuciem właśnie niektórych sytuacji, jak tak właśnie praktycznie cały czas się to ścina. Nie wiem właśnie, z czego to się jakby wzięło, to jest najbardziej dziwniejsze. Araujo te prawie jeszcze wykościł. Czemu my gramy dalej? W ogóle to nie mam pojęcia. No nie wiem czemu grałeś naprawdę dłużej, jakby nie było w ogóle sensu. Z koniec tego meczu wygrywałem 2-0, pomimo utrudnień. To w sumie też no wiadomo, że jakby w samym odcinku tak jakby miałem to odczucie. W tym meczu też z Lazio, ale nie z Lazio, znaczy z Palermo. A nie chciałem tam mówić, bo wychodziło na to jakby, że się tłumaczę tą porażką. No bo ja nie potrzebuję, aby się tłumaczyć z porażki naprawdę, bo po prostu porażka to porażka, niestety zdarzyło się jakby. Ale właśnie to ścinanie jest okropne, niestety jest okropne. Nie, właśnie teraz mecz z Interem, ja nie będę go tego meczu z Interem grał, bo po prostu, nie wiem, muszę albo zresetować konsolę, albo nie wiem, wyłączyć konsolę, dać jej jakiś długi czas, żeby odpoczęła, nie wiem naprawdę o co chodzi, nie wiem, ale chyba będę kończył, bo tak już mówię, mecz z Interem na pewno, muszę taki duży mecz zagrać, jak na pewno konsola nie będzie mi przeszkadzała, a to dzisiaj właśnie jest zagrożenie na pewno, nie wiem, jakbym odpalił. Bo w menu na przykład nie widać tego jakby zbytnio, ale jak wejdę w mecz, no mam wrażenie, że pewnie by tak było, więc wolę sobie po prostu odpuścić, a taki duży właśnie mecz na wolę spokojnie zagrać, gdy będzie wszystko na pewno dobrze, więc będziemy kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!